Oj, nawet nie wiecie, jak tęskniłem. Dojechałem na kawałek pola. O Boże, Boże, Boże. No zobaczymy, co z tego będzie. Trochę kawałek ćwiczeń z piłeczkami. O ile macie kawałek pola. Kawałek miejsca. Nie będę się poruszał, tylko będę po prostu sobie ćwiczył. Rozrzeweczka z piłeczką. Oczywiście krążenia wokół bioderek. Sami możecie potem sobie opisywać, cóż to rozgrzewa, jakie partie mięśniowe i tak dalej. Przerzucamy wokół głowy. Tak naprawdę to śmieszne ćwiczenie, które widzicie, to są krążenia ramion. Bareczki rozgrzewane ramienne. Po co? Bo w momencie rzutu jak najbardziej jest wykorzystywana siła ramion. Dobra. Plecy wyprostowane, nóżki podnosimy i pod nogami jedziemy. Wszystko tak jak wcześniej Wam mówiłem, ustalacie sobie, ile czasu chcecie to robić, jak długo, o ile Wam siły pozwolą na to wszystko. Wokół kosteczek i kolan, kolan i kosteczek. Wszystko staramy się robić tak, oczywiście czucie piłki, żeby nie obserwować piłki. Wzrok wyprostowany do przodu. Ziemia. Ziemia bokiem. No nie patrzcie, że tu jest piłka. No Boże, no tyle czasu się nie ruszałem. I rowerek pomiędzy nóżkami. Rozrzeweczka, tak? Czyli siat skrzyżny cały czas jest rozrzeweczka. Mówię oczywiście w skrócie wszystko, żebyście sami potem sobie zobaczyli, co się rozrzewa. Jedziemy. Czucie piłki, a przy okazji rozrzewka tułowa. Moje czucie piłki stało się trochę wątpliwe. Kolejne ćwiczenia, cóż możemy zrobić z piłeczką? Nogi wyprostowane. Sami dobrze wiecie, żeby rozgrzać również plecki. Dotykamy w drugą stronę. Dotykamy w drugą stronę. Obrót. Obrót. Okej, okej. Teraz coś na rozciągnięcie również całych mięśni pleców. Czyli staramy się wszystko zrobić pleców i nóg. I za nóżkami. O, moje nogi się już podnoszą. Kiedyś się nie podnosiły. Może jest blokada brzucha, słuchaj. Nie mówcie nikomu. Za nogami paluszki, za plecami. Za nogami, za plecami. Okej, za chwilę kolejny filmik. Ale przed tym jeszcze proste ćwiczenia z piłką. Jedna ręka na piłce. Pokażę to w tą stronę. Druga na ziemi. Pompka. Przekulanie. Pompka. Przekulanie. Pompka. I tak pewnie z 548 razy. Zobaczymy się w następnej odsłonie.